Krajmal. Odcinek 9. Dziennikarskie pasje. I co myślisz o tym wszystkim? Zapytała Megan, spoglądając na Jonathana. Wiesz co, nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. To się składa w naprawdę niebezpieczną całość. Odpowiedział głosem, w którym łatwo było znaleźć strach. To prawda, nie ukrywam, że dla mnie też to wszystko jest dziwne i wygląda to naprawdę nieciekawie. Jestem ciekawa, co chcesz zrobić dalej. W zasadzie, co my zrobimy dalej. Po tych słowach Jonathan spojrzał na Megan z miną zbitego psa. Dziękuję, że bierzesz udział w tym wszystkim i że chcesz mi pomóc. Ale przestań, już nie wyobrażam sobie zostawić ciebie w tym wszystkim samego. W takim razie dziękuję ci jeszcze raz. Daj głośniej, poprosił, wskazując palcem na radio. W starym hangarze na przedmieściach Los Angeles odnaleziono ciało. Ze wstępnych ustaleń śledczych, do których dotarli nasi dziennikarze, wynika, że było to morderstwo. Kolejne, popełnione najprawdopodobniej przez tę samą osobę. Na ten moment służby nie przekazują więcej informacji, tłumacząc to dobrem śledztwa. A teraz przechodzimy do lokalnego zoo, gdzie narodziły się kapibary, których przyjść... Po tej informacji Megan przyciszyła radio. Czyli media już coś wiedzą. Aha, jak widać, musimy tam pojechać. Ale co, chcesz rozmawiać z radiem, udzielić wywiadu, czy nie, Megan, nie musimy porozmawiać z gościem, który przygotowywał ten serwis? Znasz go może? Wiesz, jak on wygląda? Zapytał Jonathan z nieukrywaną nadzieją. Nie znam go, ale wiem, jak wygląda, obserwuję profil tego radia w internecie. W takim razie, Megan, proszę cię, muszę z nim porozmawiać. Dobrze, nie ma problemu. Zielone światło. Wskazał Jonathan głową. Megan ruszyła spod świateł i pojechała w kierunku siedziby radia. Myślisz, że może on wie coś więcej? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale w tym momencie nie mamy żadnego tropu, a z tego, co sama słyszałaś, to brzmiało, jakby oni coś jeszcze wiedzieli, a przynajmniej któryś z ich informatorów. W sumie racja. 20 minut później Jonathan wraz z Megan byli na miejscu. Po zaparkowaniu auta nieopodal studia ruszyli w kierunku siedziby. Gdy byli już niedaleko drzwi głównych i Jonathan zobaczył nad nimi szyld RLA, Radio Los Angeles, Megan delikatnie szturchnęła go łokciem. To on, widzisz, stoi przed wejściem. Jonathan dostrzegł dość młodego mężczyznę średniego wzrostu. Stał on na chodniku obok wejścia, paląc papierosa. Na oko miał 25, może 28 lat. Ubrany był w długie jeansowe spodnie i koszulę w kraty na krótki rękaw. Oraz tak samo jak Jonathan, nosił okulary. Dzień dobry, cześć, możemy zająć chwilę? A o co chodzi? Nieufnie odpowiedział mężczyzna pytaniem na pytanie. Jestem Megan Wolf, mój kolega to Jonathan Rushmore, pracujemy jako architekci przy projektach. Nie mam zamiaru zacząć wierzyć w jakiś kubeczek czy innego potwora spaghetti, więc odpuśćcie i nie traćcie czasu. Źle nas zrozumiałeś, nie chodzimy po ludziach namawiając ich na coś. Przyjechaliśmy do ciebie. Bezpośrednio do ciebie porozmawiać o ostatnim serwisie informacyjnym. Fani kapibar? Zapytał się mężczyzna dość poważnie, jednak można było usłyszeć w tym ironię. Nie, bardziej myśleliśmy o informacji związanej ze znalezieniem ciała. Dziwna sprawa. Tym bardziej, jeśli ktoś by się zgłębił w ten temat. Powiedział tajemniczo mężczyzna. No właśnie, mam wrażenie, że ty akurat jesteś osobą, która interesuje się tym bardziej, prawda? Może prawda, a może nie. Ile? Wyrwała się Megan, nieco poirytowana. Ale co? Ile? Ty już wiesz co, pensja dziennikarza nie jest zbyt duża, a każda informacja ma swoją cenę. Zarówno Jonathan, jak i dziennikarz spojrzeli na nią zdziwieni. Robiłam kiedyś w radiu jako osoba zbierająca lub sprzedająca informacje i wiem, jak to działa. 100 starczy? Wyjaśniła rzeczowo Megan. Co chcecie wiedzieć? Mężczyzna przystał na propozycję. Jakie są szczegóły, których nie mogłeś podać na antenie i kto jest źródłem? Nie chciałem mówić na antenie, które konkretnie to morderstwo, tego, jakie są wspólne punkty między nimi, no i jeszcze to, że... Dziennikarz zawahał się, patrząc na nich nieufnie. Czego jeszcze nie chciałeś mówić?
że ponad 30 lat temu też była seria morderstw z tym znakiem. Z tym samym rąbem, pełnym w środku. Tak, dokładnie, właśnie z nim. Dokończył zdanie Jonathana. Skąd o tym wiesz? Zapytała Megan, przypominając jednocześnie o swojej obecności. Mam taką pasję. Pomimo, że nie mam tego stanowiska, to po godzinach zamiłowania jestem dziennikarzem śledczym i dokopałem się do zdarzeń sprzed ponad 30 lat. Okazało się, że była wtedy seria morderstw, gdzie znajdowano ciała z tym znakiem. Jaka była seria i ile trwała? Dopytał z przejęciem. O ile dobrze pamiętam, 64 morderstwa w ciągu 7 lat. To wychodzi średnio ponad 9 na rok. Sporo, nawet jak na seryjniaka. No właśnie, a wiesz coś więcej? Nie do końca. Mam zamiar udać się do profesora kryminalistyki, który wykłada na Uniwersytecie Kalifornijskim. Podobno wie wszystko o wszystkich zbrodniach, morderstwach czy seryjnych mordercach z ostatnich 50 lat. A pamiętasz, jak się nazywa? A dlaczego to was tak bardzo interesuje? Zapytał lekko zdenerwowany. Bo mamy swoje powody. Jest to powiązane z rodziną mojego kolegi. Jedna z ofiar to była jego kuzynka. Więc... Richard Wilson. Możecie poszukać go na uniwersytecie. Z tego co wiem, prowadzi zajęcia od wtorku do piątku w godzinach 9:16. Dziękujemy ci bardzo. Megan, zapisałaś? Zapytał spoglądając na Megan, która pisała coś w telefonie. Tak, Richard Wilson, Uniwersytet Kalifornijski, zajęcia wtorek, piątek od 9 do 16. Dacie mi znać, jak się czegoś dowiecie? To już bym nie męczył tego profesora. Wtrącił dziennikarz. Dobra, daj mi swoją wizytówkę. Trzymaj, dzięki. Mężczyzna podał swoją wizytówkę Jonathanowi. Widniało na niej imię i nazwisko wraz z numerem telefonu. Michael Brown. W takim razie my lecimy. Dzięki za wszelkie informacje. Właśnie, dziękujemy ci, Michael. Nie ma problemu, uważajcie na siebie i dzwońcie, gdy już będziecie coś mieli. Okej, trzymaj się. Jonathan i Megan oddalili się w kierunku zaparkowanego wcześniej auta. Jak, wiemy trochę więcej, co? Zapytała Megan z lekkim uśmiechem. No tak, to prawda, to co, będziemy jechać na ten uniwersytet? No niestety nie. Ale dlaczego? Jak coś, to mogę pojechać... Dlatego, mój drogi, że dziś jest niedziela. Ach, zapomniałem totalnie. Przepraszam. Nie ma problemu, po prostu pojedziemy tam pojutrze i tyle. To co, w takim razie może pojedziemy do mnie i zrobię coś dobrego na obiad i porozmawiamy, a później pojadę z tobą i odbiorę od ciebie motocykl. Myślę, że to dobry pomysł. Czytał Michał Krasucki i Przemysław Kowzan. Krajman. Opowiadanie kryminalne z nutą romansu. Zasubskrybuj, polub, skomentuj i podaj dalej. Muzyka Mikołaj Błaszczello.